Sąd przychylił się do wniosku prokuratury w sprawie zajęcia majątku piątego prezydenta Ukrainy, deputowanego Petra Poroszenki, podejrzewanego przez ukraińskie organy ścigania o zdradę państwa i wspieranie terroryzmu, pisze agencja Interfax Ukraina, powołując się na ogłoszoną w czwartek decyzję sądu. Ihor Hołowań, adwokat Poroszenki, przekazał dziennikarzom, że od decyzji sądu będzie złożona apelacja. Zapowiedział też, że adwokaci byłego szefa państwa zwrócą się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ocenił, że sąd podjął decyzję na podstawie przekazanych mu podrobionych dokumentów i ma ona na celu przeszkodzenie w politycznej działalności Poroszenki, podaje Interfax Ukraina. Adwokat deputowanego twierdzi, że jest to prześladowanie na tle politycznym, zlecone przez biuro prezydenta. Źródła z otoczenia Poroszenki przekazały portalowi Ukraińska Prawda, że zajęto wszystkie nieruchomości należące do polityka, osoby prawne, banki, przedsiębiorstwa itd., które są z nim związane, zajęto rachunki bankowe i udziały. Reklama. W drugiej połowie grudnia ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze podało, że Poroszenkę poinformowano o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa z artykułu dotyczącego zdrady stanu i wspierania terroryzmu. Według śledczych osoby figurujące w aktach sprawy miały za państwowe pieniądze kupować węgiel od samozwańczych republik w Donbasie, przez co uzależniły ukraińską sferę energetyczną od Rosji i separatystów. Poroszenko, prezydent Ukrainy w latach 2014-2019, przebywa za granicą i nie stawił się na wyznaczone przesłuchanie dotyczące wysuniętego wobec niego podejrzenia. W czwartek polityk zapowiedział, że wróci do kraju 17 stycznia. Cieszymy się, że jesteś z nami. Zapisz się na newsletter Onetu, aby otrzymywać od nas najbardziej wartościowe treści. Źródło: PAP Ukraina. Reklama.